Servus, ja jestem Michał, a to jest kanał AYE AYE English, czyli jak nauczyć się angielskiego poprzez tłumaczenia i transformacje. Nie tylko poprzez tłumaczenia i transformacje, ale przede wszystkim przez systematyczne, regularne podejście do języka angielskiego. Zawsze Ci mówię, zrobiłeś błąd w poprzednim przykładzie, zrób sobie dzień przerwy, przyjdź na kolejne tłumaczenie i transformacje, włącz sobie odcinek, zrób go poprawnie. Wydrukuj sobie ten dokument, masz dostępne linki, które prowadzą Cię do grupy mojej na Facebooku, tam na tej grupie ściągniesz sobie ten dokument albo skądkolwiek innego miejsca w sieci, wpisując tłumaczenia i transformacje, możesz dopisać Pearson, to jest firma, która to przygotowała już kawałek czasu temu, ale pozwoli Ci to gradualnie podnosić swój poziom angielskiego. Teraz jesteśmy w zadaniu 96, zaraz sobie skończymy naszą pracę, dlatego jesteśmy w etapie, w którym sprawdzamy już wszystko, czego nauczyliśmy się dotąd. Jeśli trafiłeś tutaj jako pierwszy, to jest Twój pierwszy odcinek, no to myślę, że możesz sobie obejrzeć serię od początku i polecić komuś, kto nie ma dobrego angielskiego, albo chciałby go zrobić na lepszy poziom minimalnym kosztem. Ten kurs angielski w 100 słów, który należałoby generalnie ukończyć, jego pierwszy poziom, pierwszy albo drugi, albo pierwszy i drugi, no trzeciego może nie, chociaż najfajniej by było nauczyć się tych pierwszych 300 słów, czyli zrobić angielski w 100 słów na każdym z 3 poziomów. Tego nie jest dużo, bo na przykład jeden z kolejnych zestawów zawiera te wszystkie czasowniki, które masz z tyłu podręcznika. I jak wpiszesz irregular verbs w wyszukiwarkę Google, to Ci wyskoczą słówka, które musisz się nauczyć. Więc wszystko zależy od tego, jakie jest Twoje tempo. Ja daję Ci w angielski w 100 słów minimum, które musisz zrobić. Ograniczam wszystko do absolutnego minimum, po to, by dać Ci kompletny zestaw narzędzi do rozpoczęcia myślenia w języku angielskim. Jeśli chcesz, żeby Twój angielski był kuloodporny, to musisz zacząć produkować myśli w języku angielskim. Da się to zrobić, tylko potrzeba Ci praktyki. Im prędzej zaczniesz, tym szybciej uzyskasz ten efekt. Im młodszy jesteś, im prędzej nauczysz się języka angielskiego, tym lepiej. Dlatego większość z moich uczniów to jest właśnie młodzież oraz, no powiedzmy, dzieci albo taka starsza, młodsza młodzież. Natomiast do nauki dorosłych ja wykorzystuję dokładnie te same metody, które stosuję na zajęciach z dziećmi, ponieważ ci mali ludzie, te małe umysły nie kojarzą jeszcze absolutnie nic, jeśli chodzi o angielski, dlatego ja muszę im komunikować, dawać im polecenia, nakazy przy pomocy najprostszych słów. Dlatego właśnie udało mi się stworzyć na podstawie doświadczenia, które zebrałem przez kilkanaście lat uczenia języka angielskiego. Wiem, co jest tym absolutnym minimum, które Ty potrzebujesz do startu. I to wszystko jest zawarte w kursie angielski w 100 słów. Więc jak ktoś chce nauczyć się angielskiego samemu i nie chce wydać więcej jak 100 zł, to jest super opcja, zwłaszcza że jeszcze w tym kursie angielski w 100 słów gratis dostajesz lekcję, która normalnie u mnie kosztuje więcej jak 100 zł. Więc zachęcam Cię do skorzystania z takiej właśnie autodydaktycznej formuły, która pozwoli Ci podnosić ten angielski powolutku, tak jak jest Twoje tempo. A jeśli potrzebujesz mieć naprawdę super tempo i potrzebujesz kompleksowego wsparcia, to ja mam odłożony czas na osoby, które chcą ten angielski sobie podszkolić na użytek swojej pracy i potrzebują go faktycznie. Nie, że chcą się nauczyć, czy chciałyby się nauczyć. Nie, nie, nie. Jeśli potrzebujesz język angielski poznać, zaznać do tego stopnia, by móc się komunikować z ludźmi na świecie, to możesz to zrobić razem ze mną. I to jest coś, co ja Ci polecam. Jestem przekonany i głęboko w to wierzę, że nie znajdziesz konkurencyjniejszej opcji na rynku, ponieważ w szkołach takich różnych, gigantycznych, które jest, czy aplikacjach, tam uczy Cię zawsze nie wiadomo kto. Ktoś, kto Cię nie zna i nie wie, jak Cię prowadzić. Dlatego jeśli potrzebujesz takiego przewodnika, to możesz sobie skorzystać z linków, które są w opisie pod tym filmem. Ok? A ja przejdę do przykładu 96 i zrobimy sobie kolejne 5 przykładów. Zobaczmy, co tutaj nam autor zgotował interesującego. Pierwszy. How long does it take you to get to school? To take to nie tylko zabierać, no w sumie to jest zabierać, ile czasu ci to bierze. My też tak mówimy, to wzięło strasznie dużo czasu, tak, no tak chyba nie powiemy. Ale oni tak mówią, czyli anglojęzyczni, ja tak właśnie mówię o nich oni, tak jak gdyby oni to byli jacyś obcy, no w pewnym sensie są obcy dla nas, ponieważ posługują się zupełnie innym językiem. Z 19 strony nie są tak obcy, bo zarówno język polski, jak i język angielski są stworzone i praktykowane alfabetem łacińskim, wyrosły na kulturze łacińskiej, związane są z kulturą łacińską. No i co tu dużo mówić. Te języki są po prostu u swojej podstawy są tak naprawdę jednym językiem. So, how long does it take you to get to school? By dostać się do szkoły, tak? By dostać, to jest dane w infinitywie, w bezokoliczniku, tak? Czyli jak długo bierze to bierze. It takes. So, does it take long or doesn't it take long? Długo to bierze, czy niedługo to bierze? To dostawanie się, tutaj to nie jest dostawanie się jako proces dany w gerundium, czyli w rzeczowniku odczasownikowym getting, how long does it take you to getting to school, tak nie mówimy. Mówimy przez infinitive to get to school, tak? Więc ile, jak długo bierze to tobie, by dostać się do szkoły. No i pięknie. So, how long does it take you to get to school? Bla, bla, bla. Time you need to get to school. Raczej prosty przykład, bo mi się już zaraz w głowie zradza odpowiedź. Ile czasu? How. Czas jest policzalny czy niepoliczalny? Minutki są policzalne i godziny, ale czas nie. Czyli how much time do you need? How much time do you need? Ile czasu potrzebujesz? How much time do you need to get to school? How much time, tutaj mamy do you need, potrzebujesz, ty to jest w formie pytającej, I need, do you need, więc how much time do you need to get to school, ile czasu potrzebujesz, by dostać się do szkoły. Mogę sobie dać tick, how long does it take you to get to school, how much time do you need to get to school, tick, pięknie. Drugi przykład. We can make pizza, John said. Sorry, not John, but Joanna. Sorry. Joanna powiedziała. Czyli możemy zrobić pizzę, Joanna powiedziała, tak? No widzisz, tutaj jest can, czyli możemy. Takie te wszystkie modalne czasowniki, wszystkie, no nie wiem, czy wszystkie, natomiast z pewnością can jest takim, które też może odnosić się do przyszłości, nie? No, niby jest to znaczenie takie fizycznej zdolności wykonania danej czynności, czy ktoś potrafi pływać, czy ktoś nie potrafi pływać, a tu nie chodzi o to, że my potrafimy zrobić pizzę, tylko że my możemy sobie zrobić pizzę, prawda? No to tak powiedziała. Możemy, w sensie, że chcemy. Czyli, że zrobimy. Czyli tutaj we will make pizza, no skoro we can, to może we will. Nie? Możliwe. Ten czasownik modalny can, na przykład w formie will, on odnosi się do przyszłości. W formie can on odnosi się do przyszłości też, do teraźniejszości. Owszem, wiadomo, jako fizyczna możliwość wykonania czynności, tak. No a should też jako powinność to odnosi się do przyszłości, tak? Would zaś odnosi się do przeszłości bądź hipotezy, ale również może być w przyszłości, tak? Więc większość z tych czasowników modalnych, ono jednak ma zastosowanie albo generalne, jest dane w czasie present, znaczy jak jest must, no to teraz must i wcześniej też nie wolno było i w przyszłości też nie wolno, tak? So you mustn't, tak? Nie wolno, zakaz. So okay, so we can make pizza. We can make a pizza, Joanna said. Okay. No i widzisz, tu jest a pizza. Powinno być pizza, bo jest to substancja niepoliczalna jako danie, no ale każdy, tak jak mówimy, e-coffee, no kawa też jest niepoliczalna, a każdy powie e-coffee. Więc widzisz, trzeba być plastycznym bardzo. Język to w pewnym sensie jest matematyka i logika znaku i symbolu, no ale to jednak nie są liczby, tak? Symbole, znaki to nie są liczby. Tym się różnią, że liczby zawsze znaczą to samo, a symbole mogą znaczyć różne rzeczy. W zależności od tego, w jakiej kulturze się urodziłeś i wychowałeś. Ok, so we can make pizza, Joanna said. Joanna said that they could have made. To by było do czasu przeszłego. Tak, could have made. Joanna said that they could have made pizza. No a tutaj powiemy, to jest, no, wszystko zależy od tego, w jaki sposób zinterpretujemy to zdanie. Jeśli to już jest po tym, jak zdecydowaliśmy, że tej pizzy nie zrobimy, no to byłoby, że moglibyśmy zrobić, tak? We could have made pizza. We could have made, Joanna said we could have made a pizza, ale tutaj jest jasna konotacja, że to jest do przyszłości, tak? Czyli Joanna said that they could make pizza, right? So, bo zakładamy, że tej pizzy jeszcze tutaj, że to jest, że jesteśmy tuż po tym, jak ta Joanna to powiedziała, ale jeszcze pizza nie powstała, tak? Gdyby to było z dystansu i tej pizzy by się nie udało zrobić, no to w takie zdanie by to było, ale generalnie jeśli chcemy powiedzieć, to jest dane tutaj can, czyli mamy znak, że to będzie w przyszłości. No to skoro can w teraźniejszości jest, no to w tej hipotezie, czyli dane tak jakby do czasu przeszłego, no to wyjdzie could. No ale potem postępuje infinityw, jak po każdym czasowniku modalnym, czyli jest to dla nas sytuacja, że to jest czynność jeszcze nie wykonana, tak? Czyli ta pizza jest przed nami. So Joanna said that they could make a pizza. Okay. So we can make a pizza, Joanna said. Joanna said that they could make a pizza. Tick. Brawo. Trzeci przykład. Ursula is still not at home. Urszula jest wciąż nie w domu. Is still, widzisz, tutaj jest dane not at home. Jest nie w domu. Ja ci mówiłem, że not dajemy do czasownika, no dajemy do rzeczownika, a tutaj mamy przymiotnik miejsca, tak? Gdzie w domu, tak? Czyli w domu, czyli not at home. No trochę skomplikowane zdanie. Takie Ursula is still not at home. Takie troszkę, może można by powiedzieć, że takie wygenerowane, takie Ursula is still not at home, ale to tylko jest po to, ono tak jest, tak tu śmiesznie brzmi, po to, by tobie dać możliwość, byś się wykazała tutaj. Ursula hasn't got home, no i tutaj wiesz, co masz dać. Jest tylko jedna poprawna opcja i tylko taka, nie musisz dawać w komentarzu innych, bo ja tutaj nie widzę żadnego innego rozwiązania, tylko jedno jest poprawne i to jest to, co autor nas prosi. Jak sobie obejrzysz na poziomie drugim, wydaje mi się zestaw pierwszy albo drugi, to tam jest still jako ten określenie czasu typowe dla czasu present perfect, tak? Tutaj mamy hasn't, właśnie so still, nadal takie niepewne, no a tutaj jest Urszuli nie ma w domu, Jeszcze. Urszuli jeszcze nie ma w domu. Ursula hasn't got home yet. Jeszcze nie wróciła. Hasn't got home yet. Ok. Gratulacje. No to co? Ursula is still not at home. Ursula hasn't got home yet. Urszula nie dostała się do domu jeszcze. Get home. Widzisz? Get home. Dostawać się do domu. Moi studenci mają problem z uświadomieniem sobie tego, że słówko go jest początkiem procesu jakiegoś, a słówko get jest końcem tego procesu, niezależnie od tego, jaki to proces tam się wydarza. Ok, zróbmy czwarty przykład. Is it okay if I phone my mom now? Czy to będzie ok? Tak przetłumaczyłem, nie? A jest is it ok? Czyli jest. A ja powiedziałem, że będzie, bo to zdanie warunkowe. No tak, bo jest if. Gdzie jest if? Is it okay if I phone my mom now? Tak? To jest dane jest w zero warunku, tak? Czyli w takim biologicznym, naturalnym. Innymi słowy, przypominające typowe zdanie, które można wymówić, które jest składową po prostu dwóch zdań, które wyrażają Twoją opinię, tak? Bądź prezentują cechę jakiegoś przedmiotu, tak? Ten samochód jest produkowany zawsze, gdy są części dostarczane na przykład, tak? So, a tutaj, czy to teraz jest ok, jeśli teraz zadzwonię do mamy? If I phone my mom. Is it? If I phone my mom. Do. If I phone my mom now. Czyli, czy ty masz coś przeciwko, tak? Jeśli zadzwonię do mojej mamy. No tak, wyantycypowałem to z tego do. No bo do, no to czy ty co robisz? Do you have anything against if? No to tak też może. Do you have anything against? Dobrze jest? Against nie jest dobrze. Against. Do you have anything against? Ale to by było do you have anything against me phoning my mom, calling my mom? Do you have anything against if I phone my mom? No niby byłoby dobrze, ale tak średnio pasuje, nie? Autorowi chodzi o to, czy masz coś przeciw. Czy to jest dobrze? To tak jakby dziecko się pytało taty, czy może zadzwonić do mamy. Albo nauczycielki. No. Autor chce tutaj to słówko, czy masz coś przeciw. Do you mind? Czy masz coś przeciw? Mimo że tam jest przeciw, zaklęte w to jest negatywność, to słówko mind w języku angielskim mieć coś przeciw oddane jest właśnie w takiej pozytywnej formie. I jeśli temu zanegujesz, powiesz I don't, to znaczy, że przyzwalasz na to. Więc taka śmieszna sprawa. Do you mind if I phone my mom now? Czy masz przeciwko coś, bym zadzwoniła do swojej mamy? Do you mind? Would you mind? Do you have anything against me calling? No, zostawię to, ale to jest źle. Właściwie może nie, że jest źle, ale nie pasuje. Do you mind to jest to, czego autor od nas oczekuje. So, is it okay if I phone my mom now? Do you mind if I phone my mom now? Tick. Są zdania dane w zero warunku, czyli w warunku, który tak jakby no nie ma warunku, ponieważ jest to przyczyna jakby automatyczna, mechaniczna, biologiczna, organiczna, Jeśli ja na przykład powiem, że robię się czerwony, gdy jest gorąco, no to oddam to w zero warunku, tak? Powiem I get red or I turn red when it's hot. So I turn, I am, I become red when it is hot, right? Robię się czerwony, gdy jest gorąco, tak? Tam po opalaniu, czy po prostu z ciepła, tak? Nie mam na to wpływu, ale niektórzy na przykład jak są gorąco, to no, nie robią się czerwoni, tak? Bo mają inną karnację, albo nie nagrzewają się tak szybko, no po prostu mają inne fizis, więc u nich to działa inaczej. No, u mnie jest tak, że jak wyjdę na słońce, to robię się czerwony. No i tak jest. A tutaj, czy to jest źle, jak dzwonię do mamy, no to też jest tak jakby oddane w tym zero warunków, w prostym, zwykłym czasie. No i czy tutaj jest coś przeciw, to też jest, mind jest dane w czasie teraźniejszym, tak? Ok, no to piąty przykład możemy sobie zrobić. Very young students cannot go home alone. Bardzo młodzi studenci nie mogą iść do domu sami studenci. Very young students can't go home alone. So very young students are not home alone. No, nie pozwala im się, tak? A jak to powiedzieć, że ktoś komuś na coś pozwala? Aren't given permission to go. Raz, dwa, trzy, cztery. No cztery są. Wątpię, żeby to było coś, co autor daje w odpowiedzi. Aren't given permission to go home. No może, no co? Aren't permitted. Are not permitted. Are not permitted to go home alone. No może być też. Wątpię, żeby to było co, bo autor chce, mi się wydaje, tak, aren't allowed. Aren't allowed to go. Ponieważ to jest ta najprostsza jakby forma allow, zezwalać komuś na coś. Jego synonimem jest bardzo prosty czasownik let. No to można powiedzieć aren't let to go. So are not let to go home. No ale wątpię, żeby to się znalazło też tam w arkuszu odpowiedzi. Zezwolenie allowance. I allow you, zezwalam ci. No i autor oczekuje właśnie, że znasz słówko zezwalać, allow. So, very young students cannot. Tutaj masz taką archaiczną formę zaprzeczenia do can. Ludzie mówią can, can't. I can't swim, I can't swim. No a taka literacka jest cannot i ona się pisze razem. No i taka jest cannot. Moim zdaniem bardzo ładnie brzmi, też czasem używam, gdy słówko can't nie dociera, gdy muszę powtórzyć you can't go, you can't be here, to już potem już się niby tam podnoszę ton, mówię cannot. Takie, jeszcze mocniej zaznaczam to not w tym can't, tak? No a co, skoro nie mogą, no to nie są zezwolone. They aren't allowed. No i tutaj mamy to be, are not, czyli no aren't, ale no przeczenie do być, nie? Nie są zezwolone, nie jest im zezwolone. Allow, no to jest w czasie teraźniejszym, a aren't allowed to jest imię słówczas, czyli z trzeciej kolumny. So, very young students cannot go home alone. Very young students are not allowed to go home alone. Tick. No i pięknie. Rozwiązaliśmy wszystkie przykłady. To znaczy, że musimy się powoli żegnać. Ale to nie jest nic złego, ponieważ za chwilkę możemy sobie zrobić odcinek 90, 97. No i malutkimi kroczkami zbliżyć się do końca tego dokumentu. Mam nadzieję, że wszystkie przykłady, które dzisiaj robiliśmy na kartce, którą sobie pobrałeś z grupy na Facebooku, do której zaprowadził Cię link w tym filmie i wydrukowałeś sobie na biurku, wziąłeś sobie długopis czy ołówek i wypisałeś ładnie, tak jak ja, pokrywa się właśnie z tym. A jeśli nie, to nic się nie stało. Dzień przerwy albo no, kilka godzin przerwy, zależy jakie jest Twoje tempo, albo kilkanaście godzin. No i możesz ruszać od nowa po to, by zapamiętać sobie allowed, yet. Te struktury skumulowane tutaj, powiem szczerze, spodziewałem się, że będą trudniejsze. Spodziewałem się większej ilości zdań warunkowych. Zdanie warunkowe to jest pierwsze zdanie, które udowadnia, że Ty rozumiesz język angielski. Do tego momentu jesteś jeszcze apprentice, jesteś jeszcze no, takim uczącym się. A później, jak już jesteś w stanie stworzyć z myślą i intencją zdanie warunkowe w języku angielskim, to znaczy, że jesteś w stanie tworzyć treści i znaczenia w tym języku. I tego Cię właśnie uczę na kanale Jak Nauczyć się Angielskiego, więc zasubskrybuj, polajkuj, udostępnij, powiedz znajomym, kliknij dzwonek. To wszystkie kolejne filmy, ponieważ ostatni odcinek Tłumaczenia i Transformacje nie będzie ostatnim odcinkiem na tym kanale. Dlatego zostań i subskrybuj i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Cześć!